taki wynik boli, nikt się tego nie spodziewał, a zwłaszcza sami chłopcy. No tutaj w Polsce rozdmuchaliśmy już Bajolonik, wręczaliśmy złote medale, a niestety w sporcie tak nie jest. No przekonałem się boleśnie na tym, na własnej skórze, dlatego współczuję chłopakom, ciężka noc za nimi. Teraz przeprowadzka znowu do Paryża i gra o brązowy medal. Miejmy nadzieję, że trener zmotywuje odpowiednio wszystkich zawodników, aby zagrali ten mecz na 110% i przywieźli do Polski krążek.